Rozdział drugi. Ania z Sierakowskiego Wzgórza. Rok 1978. Moja pierwsza praca polonistki. Musiałam dojeżdżać 30 km do małego miasteczka Kowalewa, bo w Toruniu jej nie znalazłam. Ciekawe, co na to młodzi współcześni przekonani, że kiedyś praca leżała na ulicy. Szybko się okazało, że inni, wcale nie z lepszymi dyplomami, nie mieli z tym problemów. To wtedy nastąpiła inicjacja i iluminacja w kwestii równych i równiejszych. Jednak ta nuta goryczy nie miała wpływu na kontakty z dziećmi. Pamiętam, że nad strachem, czy sobie poradzę, raczej górowała radość, że oto wreszcie zrealizuję swoje marzenie od zawsze, zawsze będę uczyć. Dostałam wychowawstwo 5. klasy. Z pierwszego dnia, tuż po kwiatkach, bo wtedy jeszcze dawano je we wrześniu, na dobry początek, a nie zatruli całokształt, zapamiętałam jedno niezwykłe doświadczenie. Starałam się mówić do każdego, a nie widziałam nikogo. To straszne uczucie. Niby obecna, a nieobecna. Oni też jacyś tacy realni, nierealni. Zmiana nastąpiła po kilku miesiącach i trwała szczęśliwie do końca. Mówiłam do wszystkich, a widziałam i czułam reakcję każdego ucznia z osobna. Szoku natury literacko-życiowej doznałam następnego dnia. Panowało straszliwe zamieszanie w tak zwanej zbiorczej szkole. Nie było dla mnie i mojej klasy wolnej sali. I w końcu znaleźliśmy się w jakiejś piwnicznej izbie, naprawdę. Lekcja na stojąco, chyba tylko jedno krzesło, zdezorientowana. Tego na studiach nie uczono. Tempo wpatrzona w listę uczniów, po kolei ich wywoływałam, nie spoglądając na nikogo. Gdy skończyłam, mój wzrok przykuła niezwykła twarzyczka. Delikatna buźka, okrągłe, wielkie, jasno-niebieskie, mądre oczy i ta największa, bo już literacka niezwykłość. Kręcone, rude włosy. Przecież to moja Ania z Zielonego Wzgórza. Filmu jeszcze nie było. Zapytałam o imię. Ania Tałanda. Padła odpowiedź i wyjaśnienie, że pierwszego dnia była nieobecna. Dla miłośniczki Lucy Montgomery to prawdziwy szok. I imię, i wygląd. Wszystko jak w powieści. Znalazłam całkiem pokaźny dowód na prawdziwość równania. Literatura równa się życie i odwrotnie. Bo ten zapis działa w obie strony. Takie zdarzenia są szczególnie potrzebne, gdy próby łączenia jednego i drugiego podczas omawiania kolejnych lektur kończą się lekceważącym. Co nam tu pani wciska, to tylko książki. Ania, jak się wkrótce okazało, miała więcej podobieństw ze swoją powieściową imienniczką. Tak jak ona była sierotą, ale siłę czerpała z pomocy trojga rodzeństwa. Dowiedziałam się, że cała czwórka mieszkała we wsi Sierakowo, że nastoletni brat przyjął na siebie trudną rolę opiekuna i gospodarza, byle tylko rodzina się nie rozpadła. Najstarsza siostra zdała egzaminy na medycynę, ale od razu wzięła dziekankę, by być z maluchami. Ta sytuacja przypominała mi wyciskającą w dzieciństwie łzy książkę o czworgu dzieciach, które zawiązały coś na kształt przedwojennej manufaktury, by zarobić na utrzymanie i nie dać się rozdzielić. Znowu miałam dowód czarno na białym, że literatura to życie i odwrotnie, ale ani jedno, ani drugie najczęściej nie jest bajeczką dla grzecznych dzieci, nawet jeśli ociera się o sentymentalizm. Tytułu utworu nie podam ze względu na haniebny życiorys autorki. Moje 10-letnie przejęcie było szczere, reszty nie znałam. Ania, dziecięce przejęcie było szczere, reszty nie znałam. Ania okazała się godna swojej kanadyjskiej imienniczki, uwielbiała literaturę, pisała piękne wypracowania, łagodziła konflikty tym swoim słodkim głosikiem i jeszcze słodszym spojrzeniem. Taką ją pamiętałam, pamiętam już prawie 30 lat.
Wspomnienie 12-letniej pogodnej, a przecież smutno doświadczonej Ani z Sierakowskiego Wzgórza budzi we mnie poczucie wstydu, gdy poddaję się zwątpieniu, niekiedy z nutą zgorzknienia. Obie dziewczynki, oczy dziewczynki pełne spokoju, ufności, szczerości, ale też gotowości poznawania tej dobrej strony życia, mimo zaznanego cierpienia, działają jak zimny prysznic. Przywracają dystans i właściwe proporcje. Najdziwniejsze jest to, że Ania Tałanda okazała się jedyną uczennicą z Kowalewa, 2 lata pracy, którą zapamiętałam z imienia i nazwiska. Mogę godzinami opowiadać historyjki związane z pierwszą pracą, ale ona została tylko jedna. Magia literatury, a może intuicyjne przeczuwanie, że kiedyś znajomość tej przez największe L pozwoli wydobyć się z mroku najgłębszego.